Cześć widzowie, witam was na kanale BetClick Polska, ze mną Klaudia Seguła. Miło ci widzieć w barwach Fame i w ogóle ponownie na gali. Witam serdecznie. No długo musiałaś czekać na galę, która się spełni, choć nie chcę zaprzeczać, bo jeszcze jest dzień do gali, nie chcę zapeszać, więc tak, długo musiałaś czekać, co? Słuchaj, z doświadczenia wiem, że dopóki nie wejdę do klatki, to nie mówię, że wszystko się uda, tak? Nie mówię hop, bo ostatnie 2 lata mi pokazały, że nie ma co być takim właśnie hop do przodu. Tak, ja mam nadzieję, że rozmawiam z przyszłą zawodniczką UFC, bo kto nie słyszał, widzowie, Klaudia, nie wiem, czy walczy o to, czy już masz ugadane, czy gdzieś tam menadżerowie jeszcze walczą o występ w programie Dana White Contender Series, czyli tym samym, co między innymi Mateusz Rembecki dostał się, czy Łukasz Brzeski do UFC, jak to jest dokładnie? Dokładnie wygląda to tak, że odpowiedź i konkret ma pojawić się po tej walce. Gdzieś tam na 99% jest to już pewne, kontrakt jeszcze nie jest podpisany, dlatego też mówię 99%. Mam menedżera też ze Stanów, Melkiego Kawę, między innymi to jest menedżer Topuri, kiedyś był Johna Jonesa, Masvidala i tak dalej, więc on ma kontakty z UFC. No i on mnie zapewnia, że wszystko jest na dobrej drodze i że po prostu po mojej walce wrócimy do rozmów na spokojnie, żebym się też za dużo nie myślała, nie stresowała i nie wybiegała hop do przodu. Jakieś plany po tej walce wyjechać na kolejne obozy do Stanów? Wiesz co, ja nigdy nie byłam na obozie w Stanach, raczej nie mam tego w planach, to są ogromne koszta i gdzieś tam myślę, że na razie mnie też na to nie stać, żeby lecieć sobie na taki obóz do Stanów. Na pewno będę chciała wrócić na Litwę, bo tam poznałam Ernestę Karakajtę, bardzo dobrą zawodniczkę, z którą mega mi się współpracowało i na pewno chciałabym do niej sobie polecieć na jakiś czas potrenować. No i też chciałabym polecieć sobie gdzieś taki obóz wakacyjno-treningowy. Wakacyjno-treningowy brzmi jak Tajlandia. Tak, dokładnie to miałam na myśli. Tak, chyba teraz Sebastian Przybysz już miesiąc siedzi w Tajlandii, z tego co widzę, przygotowując się do swojej kolejnej walki z Kubą Wikłaczem. Widziałaś, nie wiem czy mogę to nazwać treningiem medialnym, występ twojej rywalki teraz na scenie? Akrobatyczno... Chciałam i tego samego albo czegoś podobnego spodziewam się jutro. To znaczy, że będzie robić mostek w klatce? Wiesz co, mam na myśli to, że gdzieś tam, no to też nie chcę być zbyt brutalna w słowach, ale no ja jestem gdzieś tam ambitnym sportowcem, który pokazał to też na mediatreningu, bo nie chciałam się wydurniać, a tutaj gdzieś tam Ewa pokazała taki upadek już sportowca, że jednak jest już na tej drugiej stronie, nie? Fast taki, prime tak zwany. Tak, 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 że gdzieś tam bardziej traktuje to jako zabawę, jako rozrywkę. Ja to też szanuję, bo na tym polegają freak fighty, tak? Ale też mieć takie nazwisko gdzieś tam w rekordzie, gdybyś wygrała, to jest duża nobilizacja. Zacne, prawda? zacne, rekord ma dobry, przyda mi się na Tapology. Super, no to co? Życzę ci na pewno zdrowia, dobrej zabawy i ręka w górę. Dziękuję, mam nadzieję, że tak będzie. Dzięki.